czekamy na niego. Dobra, jakimi siłami dysponujemy? Krejwas, Krzek, gdzie jesteś? Gdzieś? Kiwas? Dobra, jesteś przeciągu. To... Ja jestem na tym, na artylerii. Dobrze, możesz, poczekaj, ja otworzę czołg, bo jest zamknięty. Wyciągnę bota. Każę mu wysiąść i zajmij stanowisko strzelca. Strzelec aż się pojawi. Gunner. Jesteś, no i pięknie. Pana komandera wyrzucimy tutaj na... Foka. Dobra, reszta ładuje się do helikoptera. Wszyscy ładujcie się. Kurde, no please, poczekajcie. Opcja używania podczerwieni. Masz klawisz N. Spróbuj sobie zmienić widoczność. Możesz wyszukiwać cele, które są gdzieś ukryte, nie? Gdzieś w krzakach i inne rzeczy. Zobacz, masz... Pasywna i ten, tak? Tak, pasywna i ten. Także masz... To jest bardzo... To jest potężna broń. Także jak czegoś nie zauważysz w krzakach i tak dalej, to możesz poprawić sobie pod czerwienią, nie? Wyszukiwać. I to w zasadzie tyle filozofii. Na razie. Między pociskami. Natomiast rodzaj pocisku wybierasz z myszki, z kółka, jeżeli jesteś na ciele, działo masz wybrane. I tam masz APFDS-y na przykład, przeciwpancerne. I HT, nie? Czyli takie... Kumule, nie? W zasadzie to. Ktoś jeszcze to wziął. No teraz mam hity i kanister właśnie. No, hity dobre też są na piechotę, wiesz, ten. Natomiast APF tego... ACPR-y albo APFDS-y to wiadomo, przeciwko czołgom. Jesteśmy i gdzie? Gdzie leczek? Nie wiem, nie. Dwa cele w okolicy Gorki. Tak, dwa cele w okolicy Gorki. Będziemy mamy... od zachodu wjeżdżali, wiesz? Główną drogą. Lepiej, żeby MRS już nie strzelał. A jest, tu mamy tego D55. Już nie strzelam, nie strzelam. Mamy dowódcę, on nas ostrzeże, wiesz, Bart? U siebie, na wieżyczce. Będą jakieś kontakty. Dawaj go, odsuwam się, nie za. Dokładnie. No mamy na pewno gdzieś tutaj te 50, gdzieś pojechała. Chłopaki niestety nie wiedzą, gdzie. Ja się cały czas... dowódcy tak, każe rozglądać. Ją na mapie, ją rozwalę. Jeżeli ci natychmiast zauważy, to natychmiast podam ci ten. Panowie, nie walcie tutaj artylerią teraz, bo my wjeżdżamy do miasta. KM przed nami. Zobacz, czy jest pusty. Jak nie, to zdejmij strzelca. Teraz wyjedziemy. Dobra, zwalniam. To kurwa tym jedzie, no ja pierdolę, jak siedzę, wsiadam, wsiada na dobra, pałę, kurwa, dowód, jedzie. Co zdjął? Nic, ja nie wiem, takiej synchronizacji. Dobra, to jest uwaga, szukamy tej 50. No. 240. 240 do ulicy. Wjechał T55! 300 T55! Prawo lufa. Wali do nas, nie trafi. Za szopą je zaraz. Przełącz się na PFDS-y. Wyjadę mu walni, bo on się zaraz przeładowuje. Jest przed nami, jeszcze jeden po lewej. Dwa, cofam za szopę. Nie mogą nas ostrzeliwać. Powiedz, kiedy przeładowałeś. Przeładowałem. To wyjeżdżam. Dobra. Walgo po prawej, jest wyżej. Krzyk jest desek, czy ty po prostu tak naprawdę chodzisz? Koza. Mam nadzieję, że nie słyszałeś tego, co mówię. Czego? Nie. Przeładowany jesteś? Nie masz wona włączonego. Dobra, przeładowany. Powoli wyjeżdżam. Popraw jeszcze tam temu po prawej najpierw. U góry. Jedzie na prawo. Dobra, cofam. Ty masz kontrolę nad rakietami? No. Znaczy jak mam kwadrat i koło, to jest... Nawet, to jest tak? Idealnie w celu, tak. Masz, wyjeżdża na prawo, w lesie jest. Prawym naciśnij sobie nad niego. O, wali do nas.
To mi wychodzi do tego, poza pojazd i widok, jak prawym naciskam. No to jeszcze spróbuj normalnie przycelować bez tego. Pięknie, zobacz, widziałeś co się stało? Wysoko i wyparował. Daleko. Idealny strzał. Ja sobie zwiększam. Bez komputera mi się udało. Max. No, bardzo dobrze, dlatego mówię. Bo musisz trochę sobie opanować ten komputer. Dobra, są załatwione, Dymian 2. Możesz się przełączyć na normalną wizję, to będziesz wiedział, co narobiłeś. Nie wypłacę do końca. Epicki widok. Dobra, idziemy jeszcze, poszukamy. Mamy lekko prawą gąsienicę uszkodzoną. Bliżej, mi te 4 km nie łapię jeszcze budynków nawet. Piechota w lesie 320. Biegają. 311. Biegną w lewą stronę, w lesie. Okej, okay, RPG poszedł. Sam to. Stop, jeśli mógłbyś. Zobacz, gdzie strzela. Panowie, macie wsparcie z powietrza. W takim razie. O, widzimy Urala za góry. Poleci tam. Dostał. Nie mam. 329, zobacz. 329, lufa, 329. Spróbuj go tak obrócić, żeby... Zobacz, czy jest zimny. Na podczerwieni go sprawdź, czy jest zimny. Czy się świeci. Świeci się. To daj mu. Może go wycofaj na taxi reverse. Profilaktyczny. To ty próbuj, ty się baw. Czekaj. Zostać mu jednego. Hita albo... Silver Bullet, to wszystko jedno. Dobra. I teraz się go wycofaj go, bo nie wystartujemy. Czekaj, wystartuję. Piękny widok, zobacz. Aha, jak się dymi. Dobra. Prawie właśnie. Ależ go załatwił. Dobra, ja nie mogę go cofać, więc system musi wsiąść na pilota. Nie zostawiamy sprzętu, bo przeciwnik przejmuje sprzęt, wiesz? Nie możemy zostawić nic. Ja Asa już by się do niego przydało, ale niestety Asa jest razem z upgrade. To jest też drogie, dość... Nie potrzebujemy jeszcze tego RPG, który dotrzeć. Asa, to jest. Jezu, co tam się dzieje? I spotujemy. Gra się poddaje. Ja czekam na przystanku autobusowym. Dobra. Przystanku helikopterowy. Przystanek. Boże, co ja mówię? Przystanek. Idziemy na przystanek. Niezły przystanek. Przystanek. Co, do ciebie śpiewają? Nie, ja mam pokój taki, że nie można go wydać. Bym takie miętkie nóżki miał. Jak was zobaczę. Od razu. Mokro w portkach. Nasza piechota, nasza. Kiłę, Boże, zdaję Zeus. Ja myślałem, że ja strzeliłem do tego. Co wy robicie, ludzie? Zeus jest głupi. To nie kupuj teraz. Gdzie szmalu poszło? Będę musiał postawić. Nie rozwaliłem go, zabiłem tylko Kiwaya. Nie rozwaliłeś coś koło mnie? Nie, tylko coś zrób. Dlatego... Ale to chwili... artyleria na blisko nie będzie miała zasięgu chyba. Trudno. Słuchaj, krzyk za karę, za zniszczenie dwóch Apache wartych tam 120 tysięcy będę musiał przetransportować helikopterem transportowym na Mahaka. No, jest zadanie to dla artylerii. To nie jest kara, Zeus. Ale artyleria może na dole zostać, nie ma problemu, tylko ktoś musi przetransportować nam tutaj stanowisko dowodzenia. Pamiętaj, żeby sobie do tej ciężarówki czasami wsiadać, nie? Dobra, wyjdźcie z czołgu, wejdźcie do głównego bunkra. Dobra. Sprytna. Ja przeładuję wam ten czołg. Nie. I uzupełnię paliwo. Strzały, strzały. Tak, słyszę. Uważajcie, na godzinie 7 od czołgu. Słyszałem. Dobra, ładujcie się do czołgu, uciekamy stąd. Bo sąd polowy nas za to strzelanie do swojej. Czekaj.
Ranny? Ten, komu zaliczyło Podnieś go. Ten, komu zaliczyło zabójstwa, musi popełnić Cześć, całobójstwo. Cię. Słyszycie? Ale nie zabili nikogo, tylko strzelali. Dobra. Gdzie jest ktoś? Jest ranny? Gdzie jest do pomocy? Dobra. Wiesz, jak... Wiesz... Możesz, z Ace'a się robi. Zobacz, naciśniesz ten... prawy Windows. Naciśnij prawy Windows. Nie masz prawego Windowsa? Aha. Trzeba go najpierw w takim razie wyciągnąć, bo on tutaj leży na schodach. Dobra. Jest, on się gdzieś w schodach zbagował. Ty. Ta pierdziele, co to jest? Nie mogę go, kurczę, wziąć. Trzeba byłoby go... On jest schowany, wiesz, ja nie mogę nawet go chwycić. Te schody go jakoś tam złapały. Kurde, no. O, jest, dobra, mam. Okej? Okay. Teraz jest, leczenie może być. Może zejść z schodów? Cześć, witam. Zejść z schodów, bo to jest zbugowane, kurczę. Cześć. Czy morfiny mogę mu dokonać? Poczekaj, mówisz czytać w prawym górnym rogu, co potrzebne, bo czasami morfinę masz go tylko... morfiny? Chcesz mnie zabić? No co to jest? To jak? Uważaj, bo może by było... Nie, tylko poczekaj, tak. Reaguje na krwawienia... Tak, Huey? Morfina jak, tylko. Jak to robicie? Raz morfina, co przy, z tym, przetransportowaniem? Co tak? Słuchaj, tak, transportować będziemy tak, że ty możesz tu zostać, tak szczerze. Tylko my będziemy się musieli... Znaczy wiesz co, nie no, lepiej jakbyś też z nami pojechał na to lotnisko. No bo tak będzie rozsądne, ale... Po prostu wsiądziesz do transportowego... Czajnuka może się kupić. Z lewym górnym tak, roku... Tak, poleci, będzie pilotować, zejdzie pasek do zera. I będzie, weźmie ciebie, a tych pojazdów się nie weźmie. Zostawi się tu, one sobie wybuchną, kupi się nowe, bo słuchaj, ja mam teraz 500 tysięcy. No to dam radę. I sobie kupimy sobie nowe. Ale poczekaj, jak to jest? To, co teraz wiesz, wszystko ulepszyłeś i w ogóle. Dobrze? Nie, nie wiem, słuchaj, te dobra. Budynki się sprzedały po prostu. To i zostawi takie same. Aha, to rozumiem, rozumiem już. Możesz w ogóle zejść z tych schodów, czy nie? To można to od razu w sumie zrobić. Nie, jest porządek. Znaczy nie, bo jeszcze nie, ma, nie wszedł do czynuka, co? Polecę zobaczyć, co tam nie, nie ma jeszcze czynuka, ale. To Kiwi może się pobawić to, ma ale do czołgu pojedzie. No czemu nie? Faktycznie, bo się zmarnuje. No cię nie zabili. Kiwi? Ho. No. Kiwi, uczyłeś już F-35? Chinook się już mówi. Mówisz o tym? Nie, tym, tak. tym nie latałem, ale... To jest najdroższa zabawka, jaką odzorowali w armii, nie? I to jest się mój ulubiony pojazd taki jest, nie ma lepszego, jest najpiękniejszy, najładniejszy, najsilniejszy w ogóle i najszybszy. 1000 km na godzinę, 4 pilony na jakieś bronie, typu bomby i takie tam. Ale patrz w jakim miejscu w ogóle. Dobra, my idziemy przejąć wieżę kontrolną. Właśnie tam, gdzie Alfa zaznaczyłem, tam fajnie by było, bo miałbym miejsce... Miałbym więcej miejsca jakby dla artylerii. Zbudujcie tam wtedy punkt przeładowania, nie? Cały. Zaopatrzenie. Jeden punkt przeładowania będzie na pasie startowym, to jest najważniejszy punkt przeładowania, bo... Tylko troszeczkę z boku bardziej, bo nie w większych samolotach mogą mieć problem. Nie, możemy coś Herkulesem podrzucać. Dobra, idziemy do wieży kontrolnej, będziemy lotami kierowali. Proszę mnie tutaj pokierować, żebym idealnie, wiesz... Wy jeszcze męczycie tamtego... wszystkie piątkę. No właśnie tam widzę, ktoś wyszedł na środek lotniska i kieruje ładnie. Uuu, piękny wrzątku żeście ustawili. No, równo. Wygląda jak trzeba. Dobra, czekamy na przylot MHK. Dokładnie, będziemy kierowali. Kurde, nie ma, masz dymy może? Mam granat M67, jak chcesz. Dobra, to lipa. Nie, myślę, żebyśmy mieli dymy. Dymy myśmy idealnie zaznaczyli, by to tak ładnie wyglądało. Ja mam dymy. Chodźcie tutaj do wieży kontrolnej. Tu pilot Chinooka, czy mogę prosić nie, o czegoś? Nie, 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 nie ma dymów, nie ma pozwolenia, nie ma. Nie ma jeszcze, musisz mnie... Nie no, wiesz co... Trafiają mnie, strzelają do mnie. Ja pierdziele. Ląduj przy tym... O kurczę, rzucaj flary. Przy Widzicie, co się dzieje?
Widzę, że co. Wiesz, przy tym dodatkowym... ten... To jest ten efekt. Na koniec lotniska tego zasuwaj. Za tym hangarem. Dobra, już możesz hamować. Obniżaj i dziób do góry. Ja wiem, nie dziób do góry, bo wtedy się nie obniży, tylko poleci do góry. Dobrze. On wie, co robi. Obniża silnik i dziób do góry, kurde, wtedy wyrównuje. Nie, już nie musi tak, nawet zresztą. Ja to tam na koniec, robię. Czy tam... Tutaj przy hangarze będziemy stawiać sobie. Na hangar dalej, na prawo. Czy możesz zawrócić? Voting for new commander. No kurwa. No na autohoverę go damy. Dostawa. Krzyk sobie radzi bez autohovera. Dobra. Okej, okay, jeszcze jakieś 4 metry. 4 metry, jeszcze. Dawaj, ja go ten. 2. Dobra, równuj, dobra, pójdź go, okej. Okay. W porządku jest. Pięknie, tylko czekam na zostanie komanderem i... Dobra, sadzaj go. Pięknie, lotnisko przejęte. Dobra, rozkładajcie składy. Czyli co, jeden zróbcie na końcu dla LMRS-a. Tu gdzieś. Jeden sobie w połowie, tak żebyście mogli kołować i... Zgłaszam zrobienie karabinu. Świetna robota, poruczniku Krzek. Został na bazie. Bardzo ładnie. My na wieży kontrolnej widzimy, co wy tam wyrabiacie. Porkrzeknik Krzek. Oj, nie komandę. No i do roboty. Roboty do roboty, chłopaki, bo my musimy ten... Headquarters, SWAT. Dobra, to sobie poradzicie. Poszedł lampkowy. No weź nie mów, kurwa. O ja pierdzie. No zobacz, jak ładnie położyli, widzisz? Jacy grzeczni. No kurwa. Ten szkolenie. Bo ten, no bo wychodziłem z Construction Menu. No ja wiem, że ich cały czas szkoli, że wiem, o co chodzi. Nie, wychodziłem z Construction Menu i to niestety nie było celowe. Żeby właściwe odruchy, wiesz, wyrabić. Chciałbym, żeby to było celowe. No ale... No następny. Dobra. Granat poszedł, widzę. Pozbawiłem się granatów, żeby nie było. Dobra panowie, to rozkładajcie, róbcie tutaj ten, to trzeba, a my ruszamy w kierunku, robimy zwiat. Robimy to trzeba. Dokładnie, czyli idźcie sobie do kantyny, idźcie. Dziewczyny możecie zaprosić. Dobra, my schodzimy z tej wieży, ładujemy się do czołgu i ruszamy. Czołg idzie? No właśnie, żartuj. 160? No kurde, schodzimy, szybko. Na dół. Dobre. Na razie nogi widzę. Znaczy u góry po prawej zmieniacie ten. Zmieniacie sobie kamerę, bo ja teraz na trzeciej oglądam, bo tak jest. No tak będzie widać lepiej. Siebie na trzeciej oglądasz. Piękne weterani na skrzydle. Czekamy na wybuch, on trochę jednak leci, ale cierpliwości. No jestem na Zeusie cały czas, patrzę na twoje nogi też. Jak się oglądasz. A co, zmieńcie tryb kamery, bo chyba mam coś zrobić. Nie internal, a external włączcie. Po prawej, w prawym górnym rogu, nie? Macie wszyscy? Tak, tak. Tak, wiadomo. Kurde, wyłączyło mi się akurat, nie? To już jest kilka minut będzie leciało. Tym jak z Zeusem, ale bardzo też. Ale tam nie ma. Dobra, mam. Eksterna, no. No to już nie powinno trwać długo. Ile to zwykle trwało? Z minutę? No, trochę trwało. Tylko przypadkiem nie bądźcie nad celem. Bo ta wysokość nie uchroni na pewno. Ta wysokość nic was nie obroni. Tam widzę jeszcze ktoś pod Zeusem? No ja jestem na 2 kilometrach, a Krzyk wania w lesie sobie. Krzyk też tam jest? Tam na dole. No, na dole jest. Patrzcie też ewentualnie sobie w górę, bo może będzie widać, jak będzie leciała. Bo powinno być widać. Próbowałem wyciągnąć tego ICBM-a z Warfare, ale nie mogę go znaleźć. Ale jest oddzielny mod. Wiem, ale to jest mod, a tutaj masz...
misji. Wolałem to z misji, gdzie musiałby tego ściągnąć. Jest już pewnie jest gotowy. No powinno być widać, jak leci w dół ta... tak, tak, powinno być balistyczna widać. Rakieta. No wiesz, musi pół kontynentu przemierzyć, na drogę trwa. Krzek jest niżej. Lepiej wygląda. No wy, ale ja na 2 kilometrach. Jak ten 35 wariuje. Widzicie to? Nie uciekniecie. Spieprzać. Ja nic kurwa nie widzę, no to za gówno. O kurwa. Zmień nas do galaktyki. Czołg przed nami, 12. Przed nami, stoi, 100... Na drodze, 34. Drugi wieże za nim. Mart. Oho. Drugi z boku, 122. Zjeżdża z drogi. Taki piruety zrobił. No się nas nadziali. Becha mnie. To ta droga, co nam zwiat doniósł. Jechałem ją. Wracali, żeby odbić miasto. Pięknie. Jak burza idziemy ponownie. Dobra, ja wysiadam. Zostawiam czołg w wasze ręce. Też? No właśnie. Też. No, dokładnie. Zostawiam to sobie na jutro, chłopaki. Naprawdę. Zobaczycie, tutaj damy czas, niech Rosjanie się trochę rozbudują. I będzie super zabawa jutro. No. Znaczy dzisiaj w zasadzie.